Witam bardzo serdecznie wszystkich. Dzisiaj pochylimy się nad kolejnymi słowami piosenki, którą w czasie Adwentu w ramach naszej akcji Na co czekasz? Adwent z RMS-em wzięliśmy sobie na tapetę. Przypomnę, że tytuł piosenki to Maranata, wołamy. My wierzymy w Twoje słowo, którym stwarzasz świat na nowo i ogarniasz nas od nowa w Duchu Świętym. Spróbujmy bliżej przyjrzeć się kolejnym słowom z pierwszej wzrostki naszej piosenki. My, czyli kto? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta. My, czyli wszyscy ludzie, którzy wierzą, którzy zostali ochrzczeni i uznają Jezusa Chrystusa za Zbawiciela świata. Ale wydaje mi się, że to byłaby zbyt prosta odpowiedź i mało dokładna. I to, co teraz powiem, wydawać się może trudne. Logice ludzkiej. My odnosi się do mojej osoby. Często jest jednak w naszym życiu tak, że w różnego rodzaju sytuacjach życiowych wypowiadamy się w pierwszej liczbie pojedynczej. Ja i jeszcze raz ja. To ja jestem najważniejszy, to ja mam rację, to ja mam być szczęśliwy, to ja chcę i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem Bóg wychodzi w stronę człowieka. W Jezusie Chrystusie przyszedł i stał się jednym z nas. Po to, aby nas wyrwać z naszego indywidualizmu. Aby zaprosić człowieka do głębszej relacji z sobą. Aby otworzyć człowiekowi oczy na świat i na drugiego człowieka. Bóg przyszedł do człowieka, aby podzielić się swoją miłością. Otworzyć się na człowieka. Ta miłość w Trójcy była tak przeogromna, że Bóg wyszedł w stronę człowieka. Wszczepił w niego miłość. I teraz chce, abyśmy to my potrafili również otworzyć się na jego samego i na drugiego człowieka. I wbrew logice ludzkiej, my, to ja, otwarty na drugiego człowieka. My wierzymy. I teraz pozwólcie, choć może nie wszyscy do końca lubią to, posłużę się formułką z katechizmu Kościoła katolickiego. Przez swoje objawienie niewidzialny Bóg w swojej wielkiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół i przestaje z nimi, by zaprosić i przyjąć do wspólnoty z sobą. Adekwatną odpowiedzią na to zaproszenie jest moja wiara. A więc wiara to nic innego jak moja odpowiedź na Boże wezwanie. A więc my, czyli ja otwarty na Boga i drugiego człowieka, wierzę, czyli udzielam odpowiedzi na Twoje słowo. I moi drodzy, dobrze się składa, że te osoby, które biorą czynny udział w akcji Na co czekasz? Adwent z RMS-em, mają za zadanie przeczytać Ewangelię według świętego Marka. I teraz weźmy do ręki właśnie tę Ewangelię i popatrzmy, co Bóg do nas mówi. Na samym początku widzimy dość mocne wezwanie. Nadchodzi już Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nadchodzi Bóg. Bóg wchodzi do człowieka. W jego życie. Uwierzcie Jemu.
Następnie, kiedy odwrócimy stronę, to zobaczymy, że Bóg w scenie powołania apostołów mówi do mnie: pójdź za mną, a sprawię, że staniesz się rybakiem ludzi. A więc Bóg obdarza każdego z nas powołaniem. I tutaj nie chodzi już o powołanie do kapłaństwa czy życia zakonnego, ale Bóg każdemu z nas w życiu udziela jakiegoś zadania. Dalej, w scenie oczyszczenia trędowatego, kiedy ów chory mówi: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, Bóg mówi do mnie: chcę, bądź oczyszczony. A więc Bóg pragnie mojego szczęścia. Bóg pragnie mojego zdrowia. Bóg pragnie, abym był radosny. I nawet kiedy w swoim życiu się pogubię, to nie mogę tracić nadziei, bo na kolejnej karcie Ewangelii Bóg mówi do mnie: twoje grzechy są odpuszczone. Wstań, weź swoje łoże i chodź. Dalej Bóg w scenie uzdrowienia człowieka z bezwładną ręką mówi: wyciągnij rękę. A więc jeśli w swoim życiu natrafisz w sytuację, którą określasz bez wyjścia, nie załamuj się. Wyciągnij do mnie rękę. Ja ci pomogę. Dalej Bóg mówi: kto pełni wolę Boga, ten mi jest bratem, siostrą i matką. A więc kto słucha Boga, ten mi jest bliski. Do Ojca, któremu córka zachorowała, do Jaira, mówi: nie bój się, tylko wierz. A więc zaufaj mi, a zobaczysz, że nie stanie ci się krzywda. Na kolejnej karcie, i to jest dość bardzo przyjemna, ale chyba bardzo często niezauważalna kwestia, którą Bóg mówi do mnie: idźcie sami na miejsce odludne i trochę odpocznijcie. A więc wzywa mnie Bóg, abym zatroszczył się o siebie, abym znalazł czas również na odpoczynek. W scenie rozmnożenia chleba Bóg wzywa mnie do tego, abym to ja dał głodnym jeść. Abym to ja zatroszczył się o człowieka. Następnie Bóg mówi, że jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. A więc to nie ja mam być najważniejszy, ale przede wszystkim liczy się dobro człowieka. Dalej Bóg mówi: wierzcie, że otrzymacie wszystko, co poprosicie na modlitwie. A to wam się stanie. Niesamowite. I w końcu Bóg mówi, że jest Bogiem umarłych, lecz żywych. A więc chce zapewnić mi życie. Prawdziwe życie, w radości, życie szczęśliwe i przede wszystkim życie wieczne. I dalej chyba jedne z najbardziej znanych słów: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. I dalej: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Moi drodzy, to tylko niektóre słowa, które wyciągnąłem z Ewangelii. Ich jest oczywiście więcej. Ale to słowa, które kieruje do mnie Pan Bóg, na które mogę udzielić Bogu pozytywnej odpowiedzi. A do tego, abym miał na to siły,
abym mógł na nowo każdego dnia budować swój świat z Bogiem. Bóg posyła Ducha Świętego, w którym wszystko odnawia, który nieustannie każdego dnia dodaje mi sił, abym na nowo potrafił uwierzyć, a więc odpowiedzieć na słowo, które kieruje do mnie Pan Bóg. I teraz posłuchajcie pewnej historii. Dwóch drwali pracowało w lesie przy wyrębie drzew. Pnie drzew były ogromne, wspaniałe i mocne. Obaj używali swych siekier z niebywałą wprawą, ale każdy z nich używał innej techniki. Pierwszy uderzał w drzewo z niesłychaną wytrwałością, raz za razem, i zatrzymywał się dla oddechu tylko na parę sekund. Drugi co godzinę robił poważną przerwę w pracy. O zmierzchu pierwszy był w połowie dzieła. Napłocił się nieźle i nie potrafiłby pracować nawet 5 minut dłużej. Drugi, choć to niewiarygodne, kończył ścinanie swego drzewa. Rozpoczęli razem i obydwa drzewa były takiej samej wielkości. Pierwszy nie dowierzał własnym oczom. Nic z tego nie rozumiem. Co godzinę odpoczywałeś. Jak to możliwe, że skończyłeś tak szybko? Tamten odparł z uśmiechem. Widziałeś, że co godzinę robiłem sobie odpoczynek. Nie zauważyłeś jednak, że wolny czas wykorzystywałem, aby podostrzyć swój topór. I moi drodzy, czas Adwentu. Niech będzie dla nas odpoczynkiem, w czasie którego zaostrzymy topór swojego życia. Twój duch jest jak ostre narzędzie. Nie pozwalaj mu stępieć. Ostrz go trochę każdego dnia. Zatrzymaj się na 10 minut, aby posłuchać muzyki, aby dostrzec Boga w swoim życiu, aby dostrzec drugiego człowieka. Gdy możesz, spacer, a to oznacza znajdź trochę chwili dla siebie, wytchnienia. Uściśnij każdego dnia osoby, które kochasz, i powiedz każdej z nich: jesteś mi drogi. Kocham cię. Pamiętaj o rocznicach, urodzinach, imieninach i o tym wszystkim, o czym ktoś ciebie prosił. Bądź uprzejmy dla wszystkich, również dla twych najbliższych i domowników. Uśmiechaj się, módl się, pomagaj tym, którzy ciebie potrzebują. Zafunduj sobie jakąś przyjemność. Unieś głowę i zmierzaj ku niebu.